No cześć, jak leci? Słuchajcie, ja męczę dalej tę zieloną motorynkę. Muszę ją w końcu odpalić, a ten silnik, który kupiłem i który miał być sprawny, się okazuje, że ni hu hu, nie chce odpalić, coś tam pyrknie. Ja mu nawet już, sami widzieliście, zmieniłem tłok. Kompresja jest, iskra jest, paliwo dostaje, a palić jak nie chciał, tak nie chce. Dlatego zamiast szczypać się teraz, a może jeszcze wymienię to, a może wymienię tamto, nie chce mi się już na to naprawdę poświęcać więcej czasu i stwierdziłem, że zamiast się tak bawić, a może to, a może tamto wymienię, to po prostu ten silnik zrzuciłem i teraz go rozbiorę do ostatniej śrubki, wszystko poczyszczę, zobaczę zresztą, jak to wszystko wygląda w środku, co trzeba będzie, to wymienię. Sam silnik okazuje się w fajnym stanie, ta skrzynia wygląda naprawdę dobrze, te wałki nie są powycierane, nie ma braków w zębach. Wszystkie łożyska są jeszcze made in Poland, czyli fabryczne, zakładane w fabryce. Co najlepsze, nie huczą, nie mają jakichś wielkich luzów. Wał wydaje się być w dobrym stanie, ja go jeszcze zaraz zweryfikuję dokładniej, ale na razie z tego co patrzyłem nie jest źle. Tak jak ten silnik nie chciał odpalić, to ja myślałem, że być może winą są uszczelniacze na wale. Ale nie chciało mi się już bawić w wymianę samych uszczelniaczy, bo i tak, żeby wymienić ten uszczelniacz właśnie od strony sprzęgła, i tak bym musiał spuszczać olej, ściągać pokrywę, odkręcać sprzęgło i to wszystko, i dopiero bym miał do niego dostęp, więc stwierdziłem, że lepiej będzie po prostu, jak cały silnik dostanie porządny przegląd i tyle. Ciekawostką jest to, że sprzęgło wydawało się pracować całkiem nieźle, natomiast zabierak jest tutaj bez pierścienia regulacyjnego, czyli stary typ, a tarcze cielne nie są korkowe, tylko to są jeszcze takie starsze z bakelitu. Sam silnik to jest fajna sztuka, bodajże z Ogara, ponieważ nie posiada ani wytarcia od łańcucha, czyli nie mógł pracować w motorynce. No i te części, które są wewnątrz, one są rzeczywiście w dobrym stanie. Wydaje się, że pracował w jakimś ogarze albo czymś podobnym i to pracował przez niedługi czas. Ale jedną szpilkę już ktoś zdążył ukręcić. No i mam już winowajcę całego problemu. Winowajcą jest wał, bo on nie jest wcale od silnika kwadratowego, taki jaki powinien być, tylko jest od silnika jajowatego, od silnika okrągłego, a widzę to już po klinie, bo jak wam mówiłem ostatnio, jakoś to sprawdzałem i rzeczywiście miałem rację wtedy, był zły wał. Jak sobie tak spojrzycie, to ten rowek na klin, on powinien być na godzinie 15 pod kątem 90 stopni, a teraz jest gdzieś tam na godzinie w pół do drugiej pod kątem 45 stopni. No i na takim wale może być wszystko super, super kompresja, dobry gaśnik, wszystko, zapon ma iskrę i tak dalej, natomiast że iskra wypada w złym momencie, no to ten silnik normalnie pracować nie będzie. Nawet po ustawieniu, w najbardziej skrajną pozycję tego zapłonu, ten zapłon był zawsze zbyt późny, jak wam mówiłem, tam 0,3 mm przed GMP, to nie mogło poprawnie pracować, normalnie działać. I jakoś tak po wielkich męczarniach ten silnik odpalał, ale bardzo słabo reagował na gaz i bardzo mocno się grzał. Było już słychać, znaczy słychać, czuć po chwili, po krótkiej chwili, jak ten silnik pracował dosłownie kilkanaście sekund, że już cylinder, głowica już były gorące. Swoją drogą ciekawy silnik, bo chciałem sobie kupić gotowca, żeby po prostu mi odpalił, żebym mógł od razu po naprawieniu nadwozia tej zielonej motorynki, żebym mógł zamontować silnik, od razu się przejechać tą całą motorynką. A tu się okazuje, że krócej wyszłoby mnie, gdybym sam sobie taki silnik złożył. Czas chciałem zaoszczędzić, a poszło w drugą stronę, bo jeszcze jestem czasowo bardziej do tyłu przez ten silnik. Już nie wspomnę, ile nerwów i zdrowia mnie to kosztowało. Właśnie po to kupowałem gotowy silnik, żeby uniknąć jakiegoś czyszczenia, wymiany części, napraw i tak dalej. A się okazało, że tak jak wam powiedziałem, zamiast zaoszczędzić czas, to jeszcze go straciłem i to pewnie razy dwa, razy trzy. Już dawno bym tą motorynką mógł jeździć, ale muszę naprawiać silnik, który miał być sprawny. No niestety, co zrobić? Ale nie byłbym sobą, gdybym nie wyczyścił tych karterów podczas naprawy. No skoro mam już wszystko rozkręcone, wszystko jest na wierzchu, no to nie mogę tego tak po prostu sobie skręcić na żywca, tylko wszystko muszę zweryfikować, zobaczyć stan, wymyć te kartery i resztę elementów. Kartery, no sobie spójrzcie na tą mykę. Ona przed chwilą jeszcze była czyściutka, bo czyściłem sprzęt, trochę się już naczyścił i trochę było tych osadów. I w sumie to całe moje czyszczenie na nic, ponieważ znowu wszystko jest brudne.
Te kartery, no tak, nie były aż takie tragiczne, ale tych zanieczyszczeń jednak sporo było w środku. No i bardzo dobrze, że to wszystko umyłem. Coś się dzieje, kartery poczyszczone. No i najważniejsze, udało mi się znaleźć i dotarł już paczkomatem nowy wał, ale wał do silnika kwadratowego, nie do silnika jajowatego. Zaraz wam pokażę z drugiej strony, jak ten klin wygląda, to znaczy z której strony powinien być ten rowek, ale wydaje mi się, że wiecie, o co chodzi. Tutaj składam resztę skrzyni i będę mógł już silnik społowić, zamykać, potem sprzęgło, pokrywa sprzęgła, czyli standard. Tutaj w środku będę musiał wymienić kilka elementów, ale na szczęście to jest tylko, to są jakieś takie pojedyncze części, ale do podsumowania tutaj przejdziemy później, jak już ten silnik złożę. A tak jeszcze swoją drogą, jakie tutaj będę stosował łożyska? No jak to jakie? Oczywiście, że używane. Ja lubię używane łożyska, pod pewnymi względami oczywiście. Tutaj łożyska jeszcze radzieckie, bo widać cyrylice. Zdaje się, że fabryczne, zakładane w fabryce. A zakładam je, bo ładnie, cicho pracują, nie mają nadmiernych luzów. I jeszcze trochę posłużą, nic się nie stanie, jak tutaj takie założę. W tym miejscu chciałbym się zatrzymać i powiedzieć dwa słowa na podsumowanie tego silnika. Bo więcej o nim już rozmawiać nie będę, z drugiej strony przyjdzie zapłon, zmieniacz odbiegów, wiadomo. Tak czy siak, nie chciałem tego robić, ale musiałem rozpołowić silnik, bo się okazało, że cały wał jest do wymiany. Co prawda mogłem się tam jeszcze posiłkować tym, żeby założyć magneto bez klina i jakoś ten zapłon wyregulować. Natomiast zauważyłem, że to też nie jest takie proste i ten czop pod magneto, ten stożek pod magneto też musi być w bardzo dobrym stanie, tak żeby bez klina dało się to zmontować, żeby czasami ten wał się, inaczej, to magneto, żeby się nie przestawiało podczas pracy silnika. Wał wymieniony na fabryczny wydaje się być w dobrym stanie. Ja sobie spojrzałem z drugiej strony, czy jest bicie przy obracaniu. I wydaje się, że nie ma bicia. Wał wyczyściłem i wygląda na to, że jeszcze pojeździ. Ale zauważyłem też, jak kopałem prędzej ten silnik, przy odpalaniu silnika zauważyłem, że są takie metaliczne podźwięki podczas właśnie jak kopię ten silnik. I zastanawiałem się, o co tutaj chodzi. I wyszło na to, że były nieprawidłowe podkładki na wałku od rozrusznika. Jak macie taki oto przykładowy wałek od rozrusznika, to tutaj oczywiście przychodzi sam kopniak. Tutaj jest otwór na sprężynę, z tej strony jest sprężyna. A tutaj ta część, to koło zębata już pracuje w środku w silniku. I tutaj w tym miejscu powinna być podkładka. Podkładka po to, żeby to koło nie ocierało czasami o kartery. No i była zamontowana taka oto podkładka. Tylko ją teraz nasadzę tutaj i zobaczcie, jak ona tutaj leży. Zauważcie, że ta podkładka sięga aż do tych kamyków i do tej sprężyny, które tak jakby z jednej strony blokują to koło zębate. Tak nie powinno być, bo zauważcie, że jeszcze trochę wyżej jest taki stopień i podkładka się powinna opierać mniej więcej tak o ten stopień. Bo jeśli się opiera tak, to wałek wchodzi tak jakby za bardzo do karteru. I potem to koło ociera o karter. I przez to, że była nieprawidłowa podkładka, to podczas kopania było właśnie słychać takie dziwne dźwięki. No i druga sprawa, że tam się troszkę ten karter wytarł. Na szczęście dramatu nie ma. Podkładkę jeszcze jakąś u siebie znalazłem, wymieniłem. A z tej strony, tutaj jak jest zamontowany drugi karter, tutaj zauważyłem kiedyś, jak składałem pierwszy mój silnik 023 na kanale, jakiś pewnie rok temu. To nie aż tak dawno temu, ale już jakiś kawałek. Założyłem przy tamtym silniku, że tutaj on miał jeszcze takie dwie podkładki, a z kolei te podkładki są po to, żeby wałek nie miał luzu i żeby nie pracował tak w tę stronę, bo jeśli tak będzie pracował, to tam z drugiej strony jak jest zamontowany kopniak, to ten kopniak będzie potem obijał o pokrywę od zapłonu i przez to właśnie często w tamtym miejscu właśnie tutaj, w tamtym miejscu często pojawiają się wytarcia. Żeby zapobiec takim wytarciom, to tutaj powinny być jeszcze zastosowane takie dwie podkładki. Przynajmniej, no może być nawet jedna, ale fabrycznie były montowane dwie. Problem z dokupieniem takich podkładek jest taki, że mają dosyć nietypowe wymiary, bo nie mogą mieć zbyt dużej średnicy zewnętrznej, tak żeby tutaj się zmieściły. Są dosyć wąskie, a ich średnica wewnętrzna
wynosi, z tego co pamiętam, 21. I ciężko znaleźć nawet takie współczesne, gotowe podkładki pod takie wymiary. A tutaj zobaczcie, co było. Też były takie dwie podkładki, ale widać jakieś samoróbki, które sobie sam dorobił. Ale pasują i myślę, że nie będę ich usuwał, tylko takie jakie są, jakie tutaj były, to zostawię. Zmontuję tutaj całą resztę, żeby mógł pracować normalnie ten rozrusznik. Zobaczymy sobie też, czy ten silnik, ogólnie, czy te silniki Rometa są w stanie pracować, tak jak kiedyś sprawdzałem, czy będzie silnik pracował dobrze na używanych łożyskach. Tak tym razem sobie sprawdzę, czy ten silnik jest w stanie pracować na używanych uszczelniaczach. Uszczelniacze nie są stwardniałe, nie są spękane. Ta warga, która się dotyka tutaj wewnątrz z wałem, ona jest miękka. Dlatego mi się wydaje, że problemów z lewym powietrzem, czy z tej strony z pobieraniem oleju, być nie powinno. To jest wszystko do weryfikacji, zobaczę. Jeśli ten eksperyment się nie uda, no to trudno, wyciągnę te stare uszczelniacze i założę nowe. No ale skoro jestem w takiej sytuacji, to co mi tam, zobaczę sobie. Tym bardziej, że ten silnik udało mi się jakoś tam uruchomić, mimo że miał skrajnie opóźniony zapłon. Jako tako tam działał, dlatego wnioskuję, że akurat problemów tutaj z lewym powietrzem raczej nie było, no bo tak mi się wydaje, że skoro on jednak odpalił na bardzo źle wyregulowanym zapłonie, to jednak te uszczelniacze spełniają swoją rolę, spełniają swoją funkcję i ogólnie rzecz biorąc silnik jest w dobrym stanie, tylko no właśnie, no na tym złym wale to on pracować po prostu nie mógł. Mi się wydaje, że kiedyś w tym silniku powstał jakiś problem z wałem. Nie wiem, czy on dostał jakiegoś bicia, czy ktoś sklepał końcówkę od gwintu. Albo tutaj, albo z drugiej strony przy magnecie i potem nie mógł dokręcić magneta. Powstał jakiś problem z wałem i ktoś stwierdził, że postanowił wymienić wał. I po pierwsze wymienił ten wał na zły, bo dał wał silnika okrągłego, a nie silnika kwadratowego. Może nie zwrócił uwagi, może o tym nie wiedział, że klin jest w innym miejscu i potem nie będzie się dało ustawić zapłonu, tak czy siak. Przy okazji wymiany wału, no to musiał oczywiście cały silnik rozpołowić i tamte podkładki, które były tutaj jak złe, takie widać nawet po ich wyglądzie, że jakieś samoróbki. Oryginalne podkładki, jeśli tutaj były, to on je podmienił, gdzieś tam pogubił i potem musiał wymienić na takie swoje, własnoręcznie robione, bo pewnie nie miał innych gotowych. Przy okazji tutaj coś pomajstrował i uszkodził tę szpilkę, pewnie się wyzerował gwint, musiał to rozwiercić na M8 i wkręcić większą szpilkę. No i widzicie, ogólnie rzecz biorąc silnik wygląda naprawdę fajnie, bo kartery nie są w żadnym miejscu uszkodzone, nie są też spawane, nie były naprawiane. Wewnątrz wszystkie elementy, skrzynia biegów, te wszystkie wałki, sprzęgło, to ogólnie kartery, pokrywy, to wszystko wygląda naprawdę jakby było po niewielkim przebiegu. Czyli wychodzi na to, że kiedyś ktoś tutaj coś albo nabroił, albo coś się uszkodziło samo i ktoś postanowił to naprawić, ale już potem mu to nie wyszło i tak jak to złożył ten silnik, no to postanowił go sprzedać. A ja to kupiłem. W tym wszystkim plus jest dla mnie, że silnik jest w niezłej kondycji. Chodzi mi ogólnie o stan części. No to składam ten silnik dalej, zaraz montuję go w motorynie, jak te wszystkie silikony powysychają i palimy. Spójrzcie, ze składaniem silnika idzie mi coraz lepiej, już jest prawie cały kompletny. Części wszystkie pomyte, sprawdzone. Mam nadzieję, że jak to wszystko poskładam, już do końca zamontuję na motorynce, to to odpali. Będę musiał jeszcze zamontować zapłon, ale z tego co mi wiadomo teraz, to te moje zapłony, mimo że składałem je, wydaje mi się, poprawnie, to jednak tam iskry nie dają. Zaraz się z tym pobawię, zobaczymy jak to będzie. Tutaj zobaczcie, taka niefajna przygoda się przydarzyła. Jako że tutaj ta jedna szpilka jest wymieniona na M8, ten cylinder dosyć ciężko nachodzi na te kartery. I żeby sobie pomóc przy zakładaniu tego cylindra do silnika, jak jeszcze był w motorynce ten silnik, to ja sobie tutaj po bokach popukiwałem troszkę gumowym młotkiem. Wydawało mi się, że gumowy młotek tutaj krzywdy nie zrobi. Ale niestety, tak powyginał te żeberka, że potem ja, jak chciałem je odgiąć, no to obydwa z tej strony i z tej strony popękały, odpadły. Szkoda mi z jednej strony cylindra, a z drugiej strony nie chciałem zostawiać takiego z wybrakowanymi żebrami. Dlatego przy okazji, jako że oddawałem części do spawania, to tutaj ładnie te żeberka zostały przyspawane. Wyglądać to może nie wygląda zbyt dobrze, ale jak tutaj jeszcze przyjdzie głowica,
to zakryje ten cylinder w tym miejscu i to aż tak się nie będzie rzucało w oczy, ale najważniejsze, żeby to wszystko pracowało, działało. Od strony sprzęgła wszystko jest, tutaj zmieniacz biegów, zaraz wpadnie jeszcze zapłon, tutaj czapka i silnik można montować na motorynce. Silnik w ramie, sprawdzam iskrę, patrzę w ogóle jak to się ma, no bo jak mówiłem wam, nie wiem czy to na tym czy na innym filmie, ale u mnie jest teraz problem z zapłonami, bo niby mam dwa gotowe złożone zapłony, przynajmniej w teorii są złożone, ponieważ jak założyłem jeden, już były w innym silniku i tam zauważyłem, że już nie ma iskry. Dlatego tutaj, żeby w ogóle sprawdzić, czy ten silnik działa, a nie chce mi się teraz grzebać przy tych zapłonach, dlatego na szybko założyłem zapłon, taki mój stary, który miał trafić do Dezameta Sporta, ale po głębszych namyśleniach stwierdzam, że do Dezameta Sporta i tak trafi inny. No to sprawdźmy, czy w ogóle pojawi się iskra, czy mi się uda to kopnąć ręką. Trochę lipa, ale chyba widzieliście co, no jakaś tam iskra jest, może nie jest zbyt mocna, sam nie wiem, ciężko mi określić, ale podłączę gaźnik, spróbuję to kopnąć, uruchomić, może przynajmniej zagada. No to jak, zapali czy nie? No dobra, palić pali. To teraz muszę wlać oleju do silnika, bo w ogóle nie wlewałem. Nie wlewałem, bo stwierdziłem, że zaraz będzie coś nie tak, będę musiał to znowu rozbierać i potem znowu się pobrać w oleju, to mi się nie chciało. Ale teraz jak już wiem, że odpalać to odpala, no to mogę go zalać olejem i testować. Pierwszy oficjalny odpał motorynki i to z zamontowanym tłumikiem. Motorynka ładnie pali, są nawet światła, z tym, że zauważyłem, że problem jest z przednim światłem, bo świeci tak, no tak średnio bym powiedział. Będę musiał jeszcze sprawdzić te kabelki i różne połączenia. A tutaj tylko delikatnie unosi się dymek. Niestety z silnikiem wynikł pewien problem i to akurat teraz, kiedy jest już poskładany, co mnie bardzo wkurzyło. Zaraz wam powiem o co chodzi, ale zanim to pokażę, ja sobie chyba jeszcze zrobię rundkę, żeby w ogóle zobaczyć, czy dobrze działa sprzęgło i skrzynia biegów i dopiero potem będę myślał co dalej. Jazda próbna zaliczona i już wiem co i jak. Pierwsza sprawa, po odpaleniu silnik tak jakby czasami trzymał wolne obroty. Generalnie trzymał wolne obroty, tylko czasami tak jakby mu się odechciało trzymać, miał humory. Zwykle trzymał te obroty, ale czasami mu się zdarzało jednak, że tych obrotów jałowych nie było i sam gasł. I zauważyłem, jak jeszcze miałem, tutaj nie miałem zapłonu i było bez wszystko bez magneta, złapałem za czopot wału, potem sobie złapałem też za całe magneto, tak jak jest teraz przykręcone i jak tak wzdłużnie poruszałem nim, starałem się poruszać, to się okazało, że ten wał w środku silnika jednak się porusza. I się okazało, że ten mój cały misterny remoncik w sumie dużo nie warty. Ale nie wiem dlaczego, teraz zauważyłem, jak teraz chcę to poruszyć, to jakiś minimalny luz może czuję, wzdłużny. Natomiast to na pewno nie jest tak jak poprzednio.
Nie wiem, czy ten wał się ułożył, czy co, czy może pod wpływem temperatury to się jakoś tam sklinowało. Z tego co pamiętam, to łożyska nachodziły na wał ciasno, czyli wygląda na to, że jeśli ten wał rzeczywiście, on się miałby wzdłuż swojej osi poruszać, to znaczy, że łożyska siedzą luźno w gniazdach karterów, a że akurat w tamtym miejscu nie dawałem żadnego kleju, chyba na czub też nie dawałem, już nie pamiętam, ale chyba na wale nie dawałem żadnego kleju. No i może po prostu tak być, że gniazda w karterach są zbyt luźne i nie trzymają tych łożysk. Już się obawiałem, że będę musiał ten silnik rozebrać jeszcze raz. Ale tak jak mówię, teraz ten silnik trzyma wolne obroty. Jak teraz próbuję poruszać tym wałem wzdłuż, to może jakiś minimalny luz jest, ale nawet nie wiem, czy to jest konkretnie ten luz, czy może wynika z czegoś innego. Czary mary, luz znikł, nie wiem o co chodzi. Rozrusznik działa prawidłowo, skrzynia biegów również, na żadnym biegu nie szarpie ani nie wyskakują biegi, czyli nawet moja taka zgrubna regulacja skrzyni się powiodła. Natomiast ciągnie sprzęgło, raczej nie ciągnie, tylko w drugą stronę się ślizga. Ja mu daję gazu, a on się wkręca na duże obroty, ale no nie przyspiesza. W tym miejscu przychodzi dźwignia, jak zapewne wiecie, jeśli ktoś z was grzebał przy rometach. I tutaj powinna być taka krótsza, typowo motorynkowa dźwignia. Natomiast ja miałem jeszcze taką dźwignię od Komara, lekko zmodyfikowaną pod linkę właśnie od motorynki. No i dałem taką dźwignię trochę inną od Komara. No i wygląda na to, że będę musiał niestety zdjąć tę pokrywę. Troszkę tam zmienić położenie tej dźwigni w środku, tam jak wskakuje w ten palec popychacza. Będę musiał zmienić jej pozycję tak, żeby ona bardziej szła, jak teraz tutaj się patrzy, żeby bardziej szła w tamtą stronę silnika. Bo tak jak jest teraz zamontowana, to wystarczy, że nałożę linkę i od razu to sprzęgło działa tak, jakby ciągle było delikatnie wciśnięte, no i potem się ślizga. Ale muszę przyznać, że silnik naprawdę bardzo ładnie odpala, bo ten kopniak, on też nie chodzi prawidłowo teraz, jak się to sprzęgło ślizga, ale nawet z ostatniego ząbka ten silnik zapali bez problemu, jestem pod wrażeniem. Chociaż to może być skutek zastosowania tego mojego zapłonu, który ma taki jeszcze troszkę bardziej usportowiony przewód zapłonowy. Może daje rzeczywiście dobrą iskrę i takie są tego efekty, że tak fajnie odpala. Jest również nowa świetla zapłonowa. Jeśli chodzi o silnik, to będę musiał go jeszcze poobserwować, czy rzeczywiście ten wał już się nie będzie poruszał wzdłuż, czy nie będzie miał nadmiernego luzu. No bo jeśli ten luz za chwilę znowu się okaże, że znowu występuje, no to niestety, ale będę musiał ten silnik znowu rozpoławiać, czego mi się bardzo nie chce robić. Wtedy zawalę wszystko na klej i niech ten wał już w końcu siedzi sztywno. Wyszedł również problem z przednim hamulcem. Zauważcie, że tak jakoś nisko idzie ten pancerz, nie? Tutaj jak jest taki otwór na tą linkę i ta linka się powinna tam zatrzymywać. Ta właśnie końcówka linki powinna się zatrzymywać gdzieś tutaj, a że ona się tam nie chciała zatrzymywać, to dałem podkładkę. Dałem podkładkę M3, ale zobaczcie, że jak się okazuje, ta podkładka nie wystarczyła, bo i tak po naciśnięciu tej linki to wszystko przelazło przez ten otwór i będę musiał dać tutaj większą podkładkę. Ponieważ teraz hamulec nie działa, a wciskałem to tak mocno, że ta klamka, którą tutaj dałem, po prostu nie wytrzymała, złamała się i prawie że obcięła mi palec. Jest troszkę opuchnięty, ale na szczęście przy tej motorynce nie straciłem palców. Aktualizacja sytuacji z motorynką. Po tym całym remoncie silnik pracuje nareszcie prawidłowo, to znaczy wszystko działa. Remont udany, mimo że silnik miał być sprawny, to musiałem jeszcze zrobić remont. W sumie dosyć poważna naprawa, ponieważ musiałem wymienić cały wał. Po tym całym remoncie musiałem niestety jeszcze raz ściągnąć pokrywę od sprzęgła. A to wszystko dlatego, że jak tutaj przychodzi ta dźwignia, w którą wkłada się linkę od sprzęgła, to akurat tutaj zastosowałem taką przerabianą dźwignię. Ona jest prawdopodobnie od Komara, nie od motorynki. Jest dłuższa niż ta motorynkowa. I się okazało, że tak jak ją zamontowałem razem z tym palcem, z tym wszystkim tutaj, to nie dało się wyregulować sprzęgła i cały czas ciągnęło. Musiałem zdjąć pokrywę, wychylić tą dźwignię nieco bardziej w stronę silnika i dopiero teraz, jak już przesunąłem tę dźwignię, no to udaje się, i w sumie się udało, wyregulować to sprzęgło. Działa tak jak powinno. Odnośnie samego remontu, wymieniony został wał korbowy na ten prawidłowy z silnika kwadratowego. Padł też nowy gaźnik, bo tamten to był jakiś współczesny zamiennik,
a miałem jeszcze coś takiego w swoich zapasach i się okazało, że ten gaźnik pracuje sprawny. Jedyny problem z tym gaźnikiem był taki właśnie jak tutaj widać, czyli urwane to prawe ucho, to mocowanie, ale dałem podkładkę, dałem nakrętkę i trzyma bardzo dobrze, nie ma żadnych przedmuchów, to znaczy nie ciągnie tutaj żadnego lewego powietrza, a wnioskuję to po tym, że silnik pracuje prawidłowo, trzyma wolne obroty. Skoro tak jest, no to raczej nic złego tutaj się nie dzieje. Jak można zauważyć, wpadła też pomarańczowa puszka. Co prawda jest tutaj mały brak, bo nie ma tej tak zwanej dyszy z tej strony, tego plastikowego elementu, który tutaj jeszcze przychodzi. Ale akurat taka puszka mi się walała po warsztacie. Nie miałem w sumie co z nią zrobić. No to akurat tutaj potrzebowałem do tej motorynki jakiejś puszki, to zamiast szukać jakiejś nowej, to dałem tą. Teraz w sumie motorynka wygląda dosyć ciekawie, bo nie dość, że ma ciekawy zielony lakier, to ma żółte koła, pomarańczową puszkę, a akurat w tym momencie jeszcze taki różowawy przewód zapłonowy. No, taka kolorowa motorynka się zrobiła. Przewód będzie raczej wymieniony z tego względu, że w ogóle chyba jakiś inny zapłon zastosuję. W sumie wymieniłem tylko jedno łożysko. Tutaj jak jest to koło łańcuchowe z tej strony, to ono też tu tam przy tym kole, ten wałek główny, na którym jest to koło łańcuchowe osadzone, on też jest osadzony w karterze właśnie przez łożysko. I tutaj mam to łożysko, które było pierwotnie, tylko zobaczcie, jak je próbuję obracać, to ono wcale tak płynnie się nie obraca. Ja czuję pod palcem, że tak skokowo pracuje. Coś tam... Albo tam wpadły jakieś zanieczyszczenia, albo już się zużyło na tyle, że no te bieżnie w środku, gdzie kulki się po nich poruszają, one już są wyjechane, wyjeżdżone i no i niestety. Jak miałem do wyboru albo takie łożysko zostawić, albo dać inne, no to oczywiście, że łożysko wymieniłem, żeby był spokój już na przyszłość. Muszę zerknąć do tylnego hamulca. Mi się wydaje, że ta jedna tarcza, a w sumie ta jedna okładzina, jaka tarcza, okładzina od szczęki, którą przyklejałem na tej jednej szczęce właśnie. Mi się wydaje, że ona niestety, ale odpadła, bo teraz hamulec tak hamuje, nie jest to płynne hamowanie. On tak skokowo co jakiś czas hamuje, no i przy hamowaniu jest straszny hałas. Coś tam bardzo harczy, rzęzi, nie wiem jak wam to powiedzieć, ale nie jest to nic przyjemnego. No i jeszcze jedna uwaga, zauważyłem jedną rzecz. Jak wiecie dobrze, ja dawałem obie tulejki na tej osi wahacza, żeby wszystko tutaj się zgrywało, było fajnie, ale teraz sobie złapię za koło i zobaczcie, co tutaj się dzieje. No tak chyba być nie powinno. No okej, całość się trzyma kupy, jest skręcona, natomiast podczas jazdy to cały czas ten wahacz jakby będzie wleczony do tyłu i niestety, ale jest problem z regulacją tego łańcucha, ponieważ ciągle będzie się zmieniał naciąg tego łańcucha, no to tak pracować raczej nie może. Jeszcze się zastanawiam, co z tym zrobić, bo w sumie musiałbym albo wymienić same tulejki, albo tulejki i całą ośkę. Póki co zamówiłem gotową ośkę z tulejkami, ale znając życie, będę musiał je może jakoś docierać, żeby to wszystko tutaj do siebie pasowało, żeby było spasowane, żeby jeden element wchodził w drugi. Przyjdzie ten element, no to zobaczę. No i z przodu zostało mi jeszcze podłączenie tych moich wymyślonych kontrolek. Mam żarówki, mam oprawki do tych żarówek. Sprawdzam sobie instalację od tej motorynki. Zaraz zobaczę te kabelki, jak to tam przewodzi. Stacyjkę raczej wykluczam, ponieważ stacyjkę już czyściłem. Zresztą gaszenie, przełączanie na światła, wszystko działa. No oczywiście dalej może tam jakoś słabo przewodzić, no ale tak jak mówię, ja to już czyściłem. I biorę się dalej, sprawdzę zaraz kabelki. Tutaj przy tej oprawce żarówki, ona jest, no zobaczcie, tutaj nawet z wierzchu widać, lekko ją korozja wzięła, to też może mieć jakiś wpływ na to światło, że tak słabo świeci. Więc zrobiłem tak, tutaj jak jest taki konektor, do którego przychodzi przewód, on jest połączony z tą całą oprawką metalową, takim nitem, i też między tymi elementami mogła wejść korozja i to połączenie elektryczne jest gorsze, więc tutaj złapałem lutem i z tej strony złapałem lutem, żeby poprawić przewodność, żeby to lepiej przewodziło. Tutaj już więcej nie zrobię. No i zobaczymy zaraz, jak to z tym wyjdzie. Z kabli do sprawdzenia są w sumie tylko dwa. Te, które idą z silnika, no bo jeśli tutaj idzie to silnika napięcie prawidłowe, no to światło powinno być ok, ale jeszcze jest ten przełącznik, nie? Muszę sprawdzić. Przełącznik też czyściłem, z tego co pamiętam, jeszcze sprawdzę te przewody. Przewody od tego przełącznika.
Jak to wszystko nie pomoże, to już chyba tylko pomogłaby jakaś nowa instalacja, bo więcej pomysłów już nie mam. Ściągnąłem cały tył w tej motorynce, żeby zobaczyć co i jak, bo jest tutaj kilka problemów. Zacznę od hamulca. Jak się przyjrzałem tutaj, gdzie wycierają, gdzie te szczęki napierają na nie wiem to nazwać. No w zasadzie to jest taka piasta bęben. Jak na to napierają tutaj te szczęki, w sumie nie wiem za bardzo o co chodzi, dlaczego to tak dziwnie hamowało. No bo tarcze się nie rozpadły. Mój patent na klej cały czas działa. Tutaj się nic nie stało, to sobie sztywno siedzi. Sprawdzałem też na dźwigni jak to jest i tutaj wszystko ładnie, płynnie chodzi. Nie wiem czy to się musi jakoś ułożyć czy co. Tutaj widać po tej powierzchni, o właśnie jest brudno. I ona też nie jest zardzewiała ani nic, tylko jest taki raczej goły metal. Czyli to raczej tutaj wszystko trze o siebie. Ale skoro i tak musiałem ściągnąć ten tylny wahacz, żeby sprawdzić te hamulce i tą właśnie ośkę, to pomyślałem, że przy okazji, bo i tak musiałem zamówić sobie jedną tulejkę taką ochronną, żeby się nie wycierał silnik tutaj w tym miejscu, to sobie zamówiłem taką jedną tulejkę do innego silnika. I przy okazji zamówiłem sobie też drugą tulejkę, ale ta tulejka przyjdzie akurat tutaj do tej motorynki na ten fragment ramy, żeby się tutaj nie wycierało. A przy okazji tutaj będzie ten łańcuch trochę podniesiony i on też bardziej osłoni to miejsce od kartera. Co prawda mogłem tutaj też dać tulejkę ochronną na tym silniku, ale prędzej o tym nie pomyślałem, żeby ją założyć to trzeba teraz ściągać całą sprężynę od kopniaka, a z kolei żeby ściągnąć sprężynę od kopniaka to trzeba z drugiej strony ściągnąć pokrywę od sprzęgła. Tam poluzować ten wałek, potem go na nowo wyregulować, dużo z tym zabawy. To stwierdziłem, że zostanę przy tej tulejce. To robotę na teraz już mam, sobie to wszystko posprawdzam, teraz już tak poskładam, żebym do tego tematu już nie musiał wracać. Ale w międzyczasie zrobiłem też inne rzeczy. O właśnie, może tutaj sobie spójrzcie. Uszczelniłem i skręciłem już na gotowo cały wydech. Tutaj w tym miejscu jest wszystko solidnie dokręcone. Dałem wszystko na silikon wysokotemperaturowy, oby wytrzymał. I tutaj też dwie podkładki miedziane, tak żeby wszystko, żeby tą całość dało się solidnie skręcić. Oczywiście też się wspomogłem silikonem. Zobaczymy jak to będzie trzymać. Nareszcie jest. Odebrałem ośkę od tokarza. Ośka jest dotoczona pod tą tulejkę metalową, która idzie tam w tym miejscu w ramie, które jest właśnie przeznaczone na oś od wahacza. Oglądałem sobie ten materiał, który już nagrałem i zauważyłem, że jak tutaj po obu stronach były wewnątrz takie plastikowe tulejki, to ta tutaj z tej strony, ona była tak jakby za bardzo się schowała do środka. I tutaj chyba był mój błąd, bo ja powinienem te wszystkie tulejki dać solidny naklej i to po obu stronach. Teraz wszystkie tulejki już zakleiłem, siedzą sztywno na swoich miejscach. Dodatkowo wpadła ta ośka dorobiona przez tokarza, która bardzo pasownie pasuje do tej metalowej tulejki. No i sami zobaczcie, taki jest efekt tej całej operacji. Na wahaczu żadnych luzów nie ma. Mogę złapać za wahacz i potrząsać całą motorynką. Ten problem został rozwiązany. Może zauważyliście już. O, tutaj coś nowego wpadło. Jest specjalna tulejka z tworzywa, która chroni ramę w tym miejscu przed wycieraniem od łańcucha. Ta tulejka też, ona nie wskoczyła tak sobie po prostu na ramę, miała być niby pasowna, ale się okazało, że no jest mniejsza. Ta jej średnica wewnętrzna jest mniejsza niż ta średnica, na którą powinna najść, ta średnica od ramy. Chciałem ją trochę rozszlifować i stwierdziłem, że no coś tam zacząłem już szlifować, ale stwierdziłem, że to zajmie za dużo czasu. Trochę ją tam rozszlifowałem, ale dalej nie chciała wchodzić. Zobaczyłem sobie za pomocą lutownicy, że to jest materiał, który akurat się topi dosyć łatwo, więc całą tulejkę podgrzałem opalarką, tak że się zrobiła taka wręcz plastyczna, mięciutka i tutaj ładnie już się nasunęła i przy okazji jak zastygła, to ona teraz tak pasownie, ciasno siedzi na ramię, nie obraca się, nie ma z nią żadnych problemów, dlatego fajnie udało mi się ją zamontować. Padła też nareszcie osłona od łańcucha, ona już dosyć długo czekała, w sumie prędzej jej tutaj nie montowałem, żeby nie mieć problemów z montażem łańcucha, żeby to łatwo sobie zapinać, odpinać, ale teraz jak już właściwie będę kończył tę motorynkę, no to osłona też już wpadła z ładną naklejką. Teraz zostało mi to wszystko poskręcać, sama ośka jest już dokręcona solidnie, tam gdzie trzeba nasmarowałem, odpowiednio wszystko skręciłem, żeby ten wahacz jednak mógł się swobodnie obracać, bo on tak wykonuje taki ruch jednak obrotowy w niepełnym zakresie, nie pełen okrąg, tylko
jakiś tam zakres, ale taki właśnie jest jego ruch. Pozostało mi to wszystko poskręcać, oczywiście zamontować koło i w sumie można powoli przechodzić do podsumowania tej motorynki, no bo właściwie jest skończona. Na pewno będę musiał wymienić od niej zapłon, tego nie chcę tutaj zostawiać, ten mi jeszcze się przyda do czegoś innego, właściwie sobie chyba zostawię ten zapłon. Sam przewód, no to tam nie problem, można wymienić, ale akurat jeśli chodzi o zapłon, to tam jest taka fajna cewka zapłonowa, daje fajną iskrę i to każdy silnik na niej fajnie pracuje, to sobie ją zostawię. Wydech pokleiłem i zobaczę, czy w ogóle jest szczelny. Muszę jeszcze zobaczyć tam tą lampę, jak te moje lampki tam będą świecić, bo na razie, nie wiem, jest jakiś dziwny problem, niby poletowałem te kabelki, podłączyłem wszystko fajnie, ale jak sobie tam czymś ruszam, to raz się świecą, raz się nie świecą. Nie chcę, żeby odcinek był jakoś kolosalnie długi, dlatego skręcę to, co mi zostało i będziemy powoli kończyć ten odcinek. Koniec września, wieczór, zrobimy sobie jazdę testową. Słabo widać, bo już noc, ale tak się prezentuje motorynka nocną porą. Trochę jazdy testowej i bardzo fajnie się wszystko sprawuje. Silnik ma moc, nie przerywa, nic się z nim złego nie dzieje. Wydech szczelny póki co, jeszcze zobaczę jutro rano jak to wygląda. Duży plus, że zrobiłem ten wahacz, teraz nie ma żadnych luzów i czuć to podczas jazdy, że ten tył nie ucieka. A tak przy okazji zobaczcie, tutaj dałem taką osłonkę, bo tutaj była taka pierwotnie, z takiego plastiku jakby. Trochę miał być przezroczysty, ale taki już się zrobił czasem z żółty. A na innych dałem takie nowe osłony kołpakowe. I z przodu tutaj też jest taka czerwona osłonka akurat. Tutaj, nie, tutaj nie ma. Ale za to tu od przodu jest jedna niebieska, druga niebieska. No takie ciekawe rzeczy dosyć w tej motorynce. Tak to się prezentuje pod latarnią. Całkiem fajny pejzaż. Dzięki za dzisiaj, dzięki za oglądanie odcinka. Jak na razie z motorynką wszystko jest fajnie, wszystko jest dobrze. Natomiast jak, nie wiem, może zauważyliście, ale nie jechałem na światłach. A to wszystko dlatego, że próbowałem zrobić te kontrolki z przodu w lampie. O, te tutaj tajemnicze kontrolki, których normalnie w motorynce nie ma. Próbowałem to zrobić i niestety, ale no niby poludowałem kabelki, wszystko miało być pięknie, fajnie, ale zgubiłem całkowicie światła, muszę do tego jeszcze wrócić. Ale za to też udało mi się uruchomić przedni hamulec. Tam był problem z linką, pokazywałem wam, ona tam przeszła przez ten bęben. Musiałem dać aż 3 podkładki, żeby to tam ładnie nic nie przechodziło. Bo tak potem podkładka, którą dałem, ona przez nią i tak linka przeszła. Cuda na kiju. Ale finalnie udało się tą linkę zrobić i hamulec przedni jest. Tylny hamulec w sumie, tam nic się nie stało. Ja tylko przedmuchałem całość, oczyściłem z tego bębna ten cały pył. Z przodu hamulec działa, nic nie piszczy, no może delikatnie.
tyłu ostro hałasowało, a teraz wszystko przedmuchałem i nagle nie piszczy. No, no dla mnie ok, ale dlaczego tak prędzej się działo, to nie wiem. Osłona na łańcuch, która jest na ramie, zdaje się działać, no bo teraz się nie powinno już tam nic wycierać. I to wszystko. Zapraszam na ostatni odcinek podsumowujący całą motorynkę, który się pojawi już pewnie niedługo, no bo w sumie jest cała ukończona. I to tyle na dzisiaj. Daj lajka, jak się podobało. Subskrybuj mój kanał, będzie więcej filmów z podobnymi pojazdami. Może jakaś motorynka się trafi, może jakiś inny staroć. Mam jeszcze silniki do zrobienia, także ja zakasam rękawy, a wy obserwujcie kanał i zapraszam do oglądania nowych filmów. Do zobaczenia. Cześć.